siemanko. Dzisiaj jestem w Athletic Gym Outfitters, to widzicie koszulkę. O. Athletic Gym Outfitters, to jest firmowa koszulka tej siłowni. Dzisiaj sobie polecę klatkę biceps. Jedną ze dwa siedzę na klatkę ogólnie. Jedno na biceps, jedno na biceps i dwa na barki. Takie coś. Dobra, lecimy. Na biceps w chwycie młotkowym, tam była sztanga, wciskanie sztangi, a coś mam tu naciągnięty mam mięsień, braciwia, nie wiem czemu, przewiany, naciągnięty. Skosik zrobiony, stówka na skosie. Skos taka sama siła, prawie jak na płaskiej. Nie, nie wiem czemu, przypuszczam, że dużą siłę po prostu barki moje mają i dlatego tak jest. A ogólnie po tym jak w 2016 uszkodziłem te tricepsy wewnętrzne głowy, to siła mi właśnie spadła na klatce płaskiej, a na skosie nie. Także to jest też ciekawa sprawa. Dobra, lecimy z tricepsem. Fajna maszyna do brzuchów. Zobaczcie. O. Takie coś. Postaram się, chciałem pokazać wam jak się na tym robi. Bo kurde, nie chcę, żeby telefon mi pieprznął. Jest bardzo niebezpiecznie. A nie mam gdzie położyć go. Bo wszędzie spadnie. To akurat tam nie będzie widać od tyłu. Nie mam gdzie położyć, ale... Nie wiem, jakoś muszę wam to pokazać. Znaczy się robi takie spięcia, krótkie spięcia na dół. Może tu jakoś. Nie. Teraz mogę powiedzieć.
taka fajna sprawa. Fajnie się robi na tym. O, to wygląda. Widzę jeszcze jakieś tam chwyty, nie wiem do czego. A bo tu też można robić prostowniki grzbietu. O, prostowniki grzbietu jeszcze można robić. Bo tu poręczy to raczej to nie jest do poręczy, to za nisko. Dobra, lecę dalej. Oczywiście jak zawsze zapomniałem, kurde, nagrać to, co miałem nagrać. Czyli nie nagrałem trzech ćwiczeń, które robiłem w serii, w super serii. Jedno robiłem na barki, ściąganie wyprost ramion ku górze na linkach, w siadzie, na takiej fajnej maszynce. Potem zrobiłem o na tym, o tu, na tych uchwytach, tylni akton barków, nie? Linki skrzyżowałem i robiłem tylni akton barków, plus robiłem właśnie jeszcze klatę, właśnie na tym tutaj ćwiczeniu, takie ściąganie takich uchwytów ku środku klatki. No i oczywiście nie nagrałem, ale trudno. Teraz robię jeszcze barki. Zaraz zobaczycie na jakim fajnym urządzeniu. I przechodzę od razu jeszcze na troszkę na trójkę. Wszystkiego po 5 serii robię. No, także było na tyle. Zapraszam na www.bezszok.pl. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i żebyście mi byli. Pozdrawiam.